Alan Ames, charyzmatyk z Australii, gościł w Poznaniu 3 maja w Kościele Ojców Oblatów i właśnie wtedy rozmawiał z nim Szymon Bojdo. Rozmowę tłumaczył Aleksander Sztramski. Już teraz druga część tego wywiadu. Mała zmiana tematu. Chciałem zapytać, czy wsiadłeś po swoim nawróceniu jeszcze na motocykl, na motor? Yes, I have, yes. Tak. Jeszcze do gdzieś do 4 lat wstecz jeździłem na motorze. And we used to go riding in the country for a break, for a rest. Zdarzało się, że na wakacje jeszcze jeździliśmy po różnych terenach na motocyklu. But I'm getting too old now. Ale teraz staję się już zbyt stary. Pytam o to oczywiście, bo chciałem nawiązać jakoś do świadectwa twojego nawrócenia i twojej przemiany. Mówi się o tym, że byłeś w gangu motocyklowym. Jak właśnie Bóg dotarł do ciebie i zmienił twoje życie? Well, it was when I was in Australia. Byłem w tym czasie w Australii. At the age of 40. Miałem wtedy 40 lat. And I was in the darkest part of my life. Znajdowałem się w najciemniejszym, najczarniejszym okresie mojego życia. Doing some really, really bad things. Dokonując naprawdę złych rzeczy. And not thinking about God. I nie myśląc o Bogu. He opened up his heart. To on po prostu otworzył swoje serce. At first he sent an angel to help me to open myself to God. Najpierw posłał swojego anioła, który pomógł mi otworzyć moje serce dla Boga. I thought I was going mad. Wydawało mi się, że zwariowałem. Because I was an alcoholic. Ponieważ byłem w tym czasie alkoholikiem. And I heard this voice say it was an angel. I usłyszałem ten głos, który mówił, że jest aniołem. And I thought it was the alcohol. Myślałem, że to alkohol. But the voice kept encouraging me to pray. Ale ten głos nie przestawał zachęcać mnie do tego, by się modlić. And to think of God. I aby myśleć o Bogu. And so after a while I thought, well, if this is being crazy. Więc po chwili pomyślałem, że no cóż, jeśli to oznacza bycie wariatem, it's not so bad. To nie jest tak źle. Because it's all talking goodness and love. Ponieważ to jest wciąż głos, który powtarza mi o dobroci i o miłości. And it was shortly after that. I niedługo potem. That Jesus reached into my heart. Jezus dosięgnął mojego życia. And touched me with his love. I dotknął mnie swą miłością. And it was absolutely incredible. I to było zupełnie niesamowite. I felt this overpowering love. Poczułem taką obezwładniającą miłość. I've never felt anything like it in my life. Nigdy wcześniej w moim życiu nie doświadczyłem czegoś podobnego. It was beyond anything this world can give you. To przekraczało wszystko, co ten świat może nam zapewnić. And I was in complete ecstasy. I znalazłem się w zupełnej ekstazie. In that moment, all my addictions fell away. W tym momencie, w tej chwili wszystkie moje nałogi ustąpiły. Just to be replaced with a desire to love God. A w ich miejsce pojawiło się pragnienie kochania Boga. And it was like there was a light set fire inside of me. To jest tak, jakby pojawiło się w moim wnętrzu światło, ogień. That burned the darkness away. Który wypalił całą tę ciemność. And that light, of course, was the love of Christ. I tym światłem oczywiście była miłość Chrystusa. And when he told me he loved me. I kiedy on mi powiedział, że mnie kocha. Just hearing those words. Samo usłyszenie tych słów. Lifted me even higher into that ecstasy. Wzniosło mnie jeszcze bardziej w tej ekstazie. I seemed to be almost floating or swimming in the joy of those words. It was incredible. Wydawało mi się, jakbym aż unosił się w powietrzu, czy pływał w tej miłości, w tej radości. To było niesamowite. I never wanted to lose this again. Odtąd starałem się nigdy tego nie utracić. Because truly this it was the greatest treasure. Ponieważ prawdziwie to jest największy ze skarbów. So from that moment on, that's what I've tried to live every day for the love of God. Więc od tamtej chwili właśnie tym próbuję żyć dla tej miłości Bożej. So he converted me with his love. Więc on mnie nawrócił swoją miłością. And that's how he wants to convert everyone. I właśnie w ten sposób on pragnie nawrócić każdego innego.
ale czasami właśnie, gdy ktoś chce się zbliżyć do Jezusa, obawia się, że On mu coś zabierze z tego, co mu przynosiło radość, co było jego pasją. Dlatego zapytałem też o ten motor. Pokazuje to, że Bóg raczej tylko daje to, co piękne po nawróceniu, a niczego nie zabiera z tego, co by mogło nas zbudować. There's nothing to fear in God. Nie ma się czego obawiać w Bogu. God just loves us. Bóg po prostu nas miłuje, kocha. And if anything is taken away from you, jeżeli cokolwiek jest nam zabierane, what's taken away is usually the desire for sin. Tym, co najczęściej zabiera Bóg, jest pragnienie grzechu. The desire for things that really aren't necessary in life. Pragnienie tych rzeczy, które tak naprawdę są nieistotne, niepotrzebne w życiu. And replaced with a wonderful desire to love Him. A w miejsce tych pragnień wchodzi wspaniałe pragnienie Jego, pragnienie kochania Go. And He gives far more than He would ever take. I On daje nam o wiele więcej niż nam może zabrać. He gives great graces and gifts in abundance. Daje nam wspaniałe dary i łaski w obfitości. He will lead people in every moment in their life. Będzie prowadził człowieka w każdej chwili jego życia. To a good life in Him. Do dobrego życia w Nim. He gives eternal love. Daje wieczną miłość. He gives eternal life in heaven. Daje nam wieczne życie w niebie. That's worth more than anything he could ever possibly take away. To jest warte o wiele więcej niż to, co kiedykolwiek mógłby nam zabrać. Jeszcze chciałem zapytać, może tak na koniec, w nawiązaniu do Twojej książki Oczami Jezusa, znaczy książki, którą podyktował Ci Pan Jezus, jeżeli dobrze rozumiem. Takie pytanie, czy byłeś w Ziemi Świętej i czy to, co tam zobaczyłeś, jakoś może połączyło się z tym, co widziałeś, kiedy przygotowywałeś książkę, kiedy spisywałeś to? Jesus showed me his life as he walked the Holy Land. Jezus ukazał mi swoje życie, kiedy chodził po Ziemi Świętej. And the events that happened with him and the apostles. I te wydarzenia, które działy się z jego udziałem i udziałem apostołów. And it was like watching a movie screen. I to było jak oglądanie filmu na ekranie. But also at the same time being part of it. Ale równocześnie to było tak, jakbym był częścią tych wydarzeń. And at the same time I got the words. I w tym samym czasie otrzymywałem jeszcze słowa. And I would write it as I was experiencing it. I zapisywałem je w tym samym czasie, kiedy tego wszystkiego doświadczałem. My wife watched me a couple of times when I was writing it. Moja żona patrzyła na mnie kilka razy w tym czasie, kiedy właśnie robiłem zapiski. And she was amazed first of all that I could be experiencing this as she watched me and writing at the same time. I ona najpierw była w ogóle zdumiona tym faktem, że mogłem czegoś doświadczać, a równocześnie to spisywać. And write so quickly. I pisać jeszcze do tego tak szybko. I could write maybe 3 pages in 10 minutes. Byłem w stanie wtedy napisać nawet 3 strony w 10 minut. With no corrections. Bez żadnych poprawek, korekt. It was all written by hand. Wszystko zostało spisane ręcznie. And then given to my spiritual director. I wtedy przekazane mojemu kierownikowi duchowemu. At that time who was Father Dickinson. W tym czasie był nim ksiądz Dickinson. And the reason it was written by hand was so that he could see that there was no corrections made. I tym powodem, dla którego to było spisane ręcznie, był fakt, żeby on mógł się przekonać o tym, że to było pisane bez żadnych poprawek, korekt. And what you read in the book is exactly what I wrote down. I to, co możemy przeczytać w książce, to jest dokładnie to, co zostało wtedy spisane. And he was amazed that there was no errors in the book at all. I on był zdumiony tym, że nie było tam żadnych błędów. And that no corrections needed to be made. I że nie były potrzebne żadne poprawki. And that's why he was very happy to put his letter in the front of the book. I dlatego był tak zadowolony i tak z taką chęcią spisał ten list, który otwiera książkę. Now, Father Dickinson died about 5 years after that. Ksiądz Dickinson zmarł niestety jakieś 5 lat po tym fakcie. And Father Richard Rutkauskas, i ksiądz Richard Rutkauskas, who's here today, który jest z nami dzisiaj, became my spiritual director. Został wtedy moim kierownikiem duchowym. Ale a propos tego, jeszcze mogę Ciebie zapytać właśnie o to, bo to było też dla mnie zdumiewające, że Twój kościół lokalny tak Cię przyjął,
mówiłeś, że biskup cię wysłuchał. To musiał być też jakiś trudny czas dla ciebie. Może czułeś, że nie wiem, że powiedzą, że jesteś wariatem na przykład, tak? I przychodzisz, ale musiałeś mieć takie przekonanie, że rzeczywiście Pan Bóg tego chce. To też taka ciekawa część tego twojego życia. Well, Jesus said to me that I had to be obedient to the Catholic Church. Jezus powiedział mi, że muszę być posłuszny Kościołowi katolickiemu. And he told me to go and see my archbishop. I powiedział mi, abym udał się i zobaczył z moim arcybiskupem. Which to my surprise I was able to do. Co dla mnie samego było zaskakujące, że byłem w stanie to uczynić. Now Jesus told me if the archbishop tells you stop, to stop immediately. Jezus powiedział mi, że jeśli arcybiskup powie mi, abym zaprzestał, to mam przestać. That I must always be obedient to the church. Że muszę zawsze być posłuszny Kościołowi. And even if Jesus was to tell me something, i nawet jeżeli Jezus miał mi coś powiedzieć, and the church was to say, no, don't do that. A Kościół miałby powiedzieć, nie, nie rób tego. I must listen to the church. Muszę słuchać Kościoła. So he said, trust me. I powiedział mi, zaufaj mi. So I went along to see the archbishop. Więc udałem się na spotkanie z arcybiskupem. And I was thinking he's probably going to stop me. I wtedy myślałem, no najprawdopodobniej każe mi przestać. But I asked the Holy Spirit to give me the words before I spoke to him. Ale poprosiłem Ducha Świętego, aby dał mi odpowiednie słowa, zanim rozpoczęło się spotkanie. And the Lord told me to be completely open, hold nothing back. I Pan powiedział mi, abym był całkowicie otwarty, żebym nie zachowywał niczego tylko dla siebie. So I told him everything that happened. Więc powiedziałem wtedy biskupowi wszystko, co się wydarzyło. And by the grace of God, i dzięki łasce Bożej, he gave me permission to speak about my experiences and pray for healing. Dzięki łasce Bożej on dał mi zgodę na to, abym opowiadał o swoim doświadczeniu i abym mógł modlić się o uzdrowienie. But in his wisdom, ale w swojej mądrości, he appointed a priest who didn't believe in me. Wyznaczył dla mnie kapłana, który mi nie wierzył. I remember when I first saw Father Dickinson. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy zobaczyłem księdza Dickinsona. He told me to my face, I don't believe in you. On mi powiedział prosto w twarz, ja tobie nie wierzę. I'm only doing this because the archbishop's asked me. Ja to robię tylko dlatego, że arcybiskup mi to zlecił. But within a short time. Ale w krótkim czasie. He became a great supporter. Stał się moim wielkim zwolennikiem. And a good friend of mine. I dobrym przyjacielem. And then he died, as I said, a short time, a few years later. I tak jak powiedziałem, kilka lat później niestety zmarł. And the archbishop appointed Father Richard to replace him. I ksiądz arcybiskup wyznaczył księdza Richarda, aby go zastąpił. Nie myślałbyś może trochę o emeryturze, żeby odpocząć jakoś, żyć sobie w spokoju? Tutaj jeździsz po całym świecie i jest to pewnie bardzo męczące. W Polsce ludzie w twoim wieku marzą, żeby odpoczywać pod palmami. Do I look that old? Czy wyglądam aż tak staro? But now I'll by the grace of God I'll keep going as long as God wants me to. Za sprawą łaski Bożej będę się starał kontynuować tak długo, jak to tylko będzie możliwe. I have a lot to make up for in my life. Mam jeszcze wiele do nadrobienia w moim życiu. And maybe this is some way of making up for some of it. I może właśnie ta moja posługa to jest jakaś cząstka tego zadośćuczynienia. But as long as God gives me the strength and the grace. Ale tak długo, jak tylko Bóg będzie mi dawał siłę i łaskę. If it's possible, I'll do this till my dying day. Będę starał się to czynić aż do dnia mojej śmierci. And I know on that day. I wiem, że w tym dniu. I'll be regretting I haven't spoken to or prayed over more people. Wiem, że w tym dniu będę żałował, że nie mówiłem do jeszcze większej ilości osób. Maybe they'll be bringing me in a wheelchair. Być może będą prowadzić mnie jeszcze na siedzącego na wózku inwalidzkim. Because I'll be so old, I can't walk. Może będę aż tak stary, że nie będę w stanie sam poruszać się o własnych siłach. But anyway, it's in God's hands. Ale to jest wszystko w rękach Bożych. Mówił Alan Ames, charyzmatyk z Australii, autor bestsellera Oczami Jezusa i wielu innych książek. Rozmowę przeprowadził Szymon Bojdo, a tłumaczył Aleksander Sztramski.